aresztowanego Rafała Lewickiego. Dobrze. Czyli napiszemy tak. Ja rozumiem, że programem tego zgromadzenia... Cel i program zgromadzenia. Oraz celem... Tak. No jest zawarte zdanie... Było wsparcie niesłusznie oskarżonego... I tymczasowo aresztowanego Rafała Lewickiego. Mhm. Niesłusznie. Niesłusznie oskarżonego... I tymczasowo aresztowanego Rafała Lewickiego za czyny niepopełnione. Tak. Miejsce i data, czyli tak, miejsce było, daty nie było, tak? Tak, no w tym, w załączniku co Wysoki Sąd ma. W załączniku również, czy w załączniku że Wysokiego Sądu była? Najprawdopodobniej była ta data, bo nie zdarza się, żeby najprawdopodobniej ta data była wskazana w załączniku do tego zawiadomienia. Chcę powiedzieć tak, ja nie bez kozery wspomniałem, że nie tylko dobrym zwyczajem, ale też to wynika z obowiązków urzędniczych, w przypadku wątpliwości skontaktować się tak z... Dobrze, jeszcze raz, panie Słonawski, jeszcze raz może my to zapiszemy, tak? Dobrze. Proszę powiedzieć jeszcze raz. Spodziewając się właśnie pytania sądu, nie bez kozery wspomniałem. Spodziewając się pytania sądu. I mamy na to też dowody z innych miast, z innych urzędów. Wspomniałem. Że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. A mamy na to dowody z innych miast. Jakichkolwiek wątpliwości. Iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Urzędnicy, którzy są decyzyjni w sprawach zgromadzeń. Urzędnicy, którzy są decyzyjni w sprawach zgromadzeń. Kontaktują się z nami. Kontaktują się z nami. I niektóre właśnie między innymi, gdyby się coś takiego zdarzyło, również wyjaśniają. Nie ma wtedy problemu, żeby to uzupełnić. Czyli ja rozumiem, że wtedy osoba, która wysyła zawiadomienie, czyli tak jak pan, te braki uzupełnia, tak? Tak. No, po to jest, i my te braki uzupełniamy. Po to są między innymi numery telefonu, po to są między innymi adresy podane, pod które można się kontaktować, aby to taką sprawę wyjaśnić. Rozumiem. Ja rozumiem tutaj pytania Wysokiego Sądu i uważam, wiem, w którym kierunku sąd niejako zmierza. I chciałbym właśnie powiedzieć, że bez względu na to, czy to zawiadomienie było zawiadomieniem z bratami, czy też nie, wykroczenie, które zostało nam zarzucone, tak, jest wykroczeniem o przewodniczenie nielegalnemu i zakazanemu zgromadzeniu. W związku z czym, nawet gdyby rzeczywiście to zawiadomienie zawierało szereg braków formalnych, to w dalszym ciągu nie ma mowy o tym, żeby to zgromadzenie zostało zakazane, gdyż nie dostaliśmy żadnej decyzji zakazującą tego zgromadzenia. Ja, przeglądając pobieżnie te akta... Jeżeli to zawiadomienie zawierałoby szereg braków... Gdyby nawet zawierało szereg braków... Tak. To również... To zgromadzenie nie było zakazane, jako że nikt z Urzędu Miasta nie dostarczył nam ani przed, ani w trakcie decyzji administracyjnej, rozwiązujące czy też zakazujące tego zgromadzenia. Ani przed, ani w trakcie tego zgromadzenia decyzji zakazującej jego przeprowadzenia. Tak. Ja na kilka minut przed rozpoczęciem tutaj rozprawy przeglądałem w zasadzie te akta. Ja na kilka minut przed rozpoczęciem rozprawy przeglądałem akta sprawy. Tak. I trafiłem tam na pismo burmistrza, czy też... W każdym razie ktoś, kto w imieniu burmistrza... Tam na pismo burmistrza. Pismo, w którym
nie znam nazwisk, bo mówię, gdzie w odpowiedzi chyba sąd, dla sądu czy dla komendy rejonowej, dla policji, ten urzędnik pisze, że otrzymał zgłoszenie, ale nie wydał zezwolenia na zorganizowanie tego zgromadzenia. Chciałbym podkreślić, że nie ma takiej procedury wydawania zezwoleń. Jest procedura zakazu, a takiego zakazu nikt nam nie dostarczy. Nawet do dnia dzisiejszego w żadnej formie, na żaden wskazany adres nie zostało takie pismo skierowane. Zakazania zgromadzenia. Na żaden adres, taka decyzja. Tak, czy to na biuro senatora Grzegorza Wojciechowskiego, gdzie jest siedziba. Taka decyzja nie została nam do dnia dzisiejszego doręczona. Na mój adres, czy też na adres któregokolwiek z członków inicjatywy społecznej Porozumienie Rawskie, takiego pisma z Urzędu Miasta zakazującego. Tak, panie Olszewski, zostało zapisane. Dobrze. Nie otrzymaliśmy. Czy jeszcze coś chciałby pan dodać? Nie, no ja tu odpowiadam na pytanie są. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Słonowski, proszę usiąść. Teraz proszę pan Kalinowski. Pan otrzymał odpis wniosku o ukaranie. Zarzut pan zrozumiał. Do zarzucanego panu czynu pan się przyznaje. Nie przyznaję się. Chce pan złożyć wyjaśnienia w tej sprawie? Tak, chciałbym to złożyć krótkie wyjaśnienie. Dobrze. Proszę bardzo, pan Kalinowski. Chciałem Wysokiemu Sądowi oświadczyć, czym zajmuje się inicjatywa społeczna Porozumienie Rawskie i czym w tym określonym konkretnym dniu. Czym zajmuje się inicjatywa społeczna Porozumienie Rawskie i czym konkretnym w tym dniu. Jaki był cel naszego spotkania w tym dniu w Ostródzie? A właściwie jaki był cel naszego spotkania w tym dniu w Ostródzie? Inicjatywa społeczna Porozumienie Rawskie przy biurze pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego. Inicjatywa społeczna Porozumienie Rawskie przy biurze pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego. Zajmuje się działalnością na rzecz wspierania i szanowania praw autonomii rodziny. Między innymi też zajmujemy się prawami ojców. Prawami ojców w dochodzeniu praw ojców do wychowywania własnych dzieci. Tak, bardzo proszę. 22 września w Ostródzie wspieraliśmy młodego ojca, mieszkańca Ostródy, Rafała Lewickiego. Tak. W jego dochodzeniu swych praw rodzicielskich. Lewicki informował nas, że nie może się spotykać z własnymi synami. Postanowienie sądu, które było wcześniej wydane, regulujące jego kontakty z jego dziećmi, nie było respektowane. Podczas prób dochodzenia swych praw w sądzie rodzinnym Lewicki przegrywał swoje procesy. Informował nas również, że podczas próbie
podczas, po próbie spędzenia z dziećmi określonego czasu został 2 razy zatrzymany w więzieniu. A w tym konkretnym dniu, 22 września... Zatrzymany w więzieniu. A w dniu 22 września 2010 roku z braku stosownego paragrafu sąd rejonowy w Ostrowie próbował Rafała Lewickiego skierować na badania psychiatryczne. Nie, umieścić go w zakładzie. Umieścić go w zakładzie psychiatrycznym. Zamkniętym. Tak? Informował nas również... Umieścić Rafała. Próbował umieścić Rafała Lewickiego w zakładzie zamkniętym. Informował nas również o licznych aktach, tak lapidarnie określając, szykan ze strony lokalnych władz. Próbach szykan, tak? O licznych szykanach. Tak to określał swojej rodziny. Ze strony lokalnych władz, tak? Tak, w stosunku do rodziny Lewickich. Tam były przypadki częstego przychodzenia policji do domu państwa Lewickich. Liczne kontrole, wizyty i kontrole policji. Liczne wizyty i kontrole policji. Dobrze, a coś o samym zgromadzeniu, panie Kalinowski? O tym zgromadzeniu. Zgromadzenie było legalne, było zgłoszone drogą elektroniczną. Było legalne, było zgłoszone drogą elektroniczną. Już na miejscu podczas zgromadzenia wywiązała się rozmowa z panią kierownik sądu, której wręczyliśmy też kopię zgłoszenia do burmistrza Ostródy. Pani się zapoznała, następnie na miejsce. Pani się zapoznała z... Na miejsce tam pod, tymi dokumentami. Pod budynkiem prokuratury i sądu wyszedł pan sędzia Borowy. Który próbował nas przekonać, że zgromadzenie jest nielegalne, że nie zgadza się na kontynuowanie zgromadzenia. Ostrzegał nas, że nie zgadza się na kontynuowanie zgromadzenia. Że poprosi policję o... interwencję. O interwencję. Pani Kalinowska, proszę powiedzieć, jak długo państwo tam przebywali w ogóle pod tym sądem? Do momentu, no, od momentu przyjścia mniej więcej do momentu, kiedy no, można powiedzieć, że policja no, rozpędziła czy nie, rozwiązała to zgromadzenie? Policja nie interweniowała. To były tylko te takie, jest to udokumentowane, takie... Jeżeli można tak naprawdę być szykany, że każdego z uczestników, do każdego z uczestników podchodziło 2 funkcjonariuszy policji i legitymowało, zapisywało dane. I czyli byłem świadkiem czyli też, zgromadzenie rozwiązało się samo, można powiedzieć, tak? Tak, zgromadzenie rozwiązało się samo zgodnie z programem, zgodnie z określoną czyli godziną. Czyli panowie tam byli w godzinach od 10 do 13 przez cały ten czas, tak? Jeżeli sobie przypominam, tak. Tak, dobrze. Przewidywany czas, dobrze. Zgodnie z programem. Mhm. To znaczy, proszę Wysokiego Sądu, bo są pyta, czy panowie, czyli chodzi to o znaczy, czy, no, czy chodzi o to, o całe zgromadzenie. Całe jak zgromadzenie, się tak, trwało od godziny 10 do 13. 13 tutaj jest na pewno pan Jarosław Mańko powie, że wtedy byśmy karnie sprzątnęli wszystko za sobą, tak jak było na zgłoszeniu. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, bo to jest bardzo istotna historia,
że ja przez znaczną część tego zgromadzenia nie byłem przed sądem. Byłem w sądzie. Na materiałach zarejestrowanych wideo. Ja domniemywam, że to jest tam ukazane, gdzie sędzia Borowy, cały czas w sądzie, Jarosław Mańka, twierdzili, że rozprawa się nie odbywa. Nie byłem przed sądem. Natomiast rozprawa przeciwko, czy też z wniosku prokuratury o umieszczenie Rafała Lewickiego w zakładzie psychiatrycznym, odbyła się, sąd wydał zarządzenie o przerwie, bo była kuriozalna historia. Myśmy byli z Rafałem Lewickim przed. Rafał Lewicki był z nami, a sąd twierdził, przewodnicząca twierdziła, że Rafał Lewicki siedzi w więzieniu, w związku z czym próbowała odroczyć sprawę. To dopiero myśmy sprowadzili z dołu Rafała Lewickiego i sędzia o nie miała. Okazało się, że jednak informacja sądu jest niepełna. Sędzia była przekonana, że Rafał Lewicki przebywa w zakładzie karnym. Ja długi czas proszę Wysokiego Sądu byłem na sali, na korytarzach sądowych. Ja nie bez kozery prosiłem o kopię nagrań znajdujących się w aktach sprawy, bo tam najprawdopodobniej w materiałach Telewizji Polskiej te fakty są zarejestrowane, bo Telewizja Polska robiła zdjęcia również na korytarzach sądowych i na sali sądowej. W związku z czym nie jest prawdą, jak twierdzi sędzia Borowy i pan Jarosław Mańko, na filmach, które my również posiadamy, że nie było rozprawy, że... Nie jest prawdą, że w sądzie sędzia Borowy i policjant Jarosław Mańka, że bo tutaj była taka sytuacja, że sprawa nie odbyła się, że tak? Oni we dwóch, czyli Borowy i Mańka, bardzo, bardzo napierali na pana Kalinowskiego, poszukiwali mnie, gdzie jest. Pan Kalinowski mówi, że przewodniczący zgromadzenia jest na budynku sądu na sprawie Rafała Lewickiego. Właśnie oni mówili, że nie. Bo ja odchodząc do sądu pana Kalinowskiego poprosiłem, żeby mnie zastąpił w tym czasie pod moją nieobecność. To chciałem tutaj niejako ad vocem wyjaśnić pana Kalinowskiego. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ja poprosiłem pana Kalinowskiego, żeby poprowadził zgromadzenie, tak? Jakby. Tak, proszę sądu. Żeby poprowadził zgromadzenie przed sądem, ponieważ ja byłem obecny w budynku sądu. Tak. I to jest to zgodne, żeby to było zgodnie właśnie z ustawą, że zawsze musi być osoba, organizator, którego przewiduje też ustawa i jak jest wymóg ustawy. Na miejscu musi być zawsze obecny organizator zgromadzenia. Człowiek odpowiedzialny za. Ja miałem stosowne dokumenty, o których opowiedziałem i które pokazałem panu sędziemu Borowemu i panom policjantom. Ja miałem wszelkie dokumenty, a najpierw od pana administracji, jeżeli są, które pokazałem wysoki sąd pozwoli. Policjantom. Tak. To są zdjęcia niezależnych dziennikarzy Gazety Olsztyńskiej. Tutaj są te rzeczy udostępnione, bo ich bardziej interesowała cała sprawa od strony zgromadzenia. Tak. Proszę bardzo. Bo pierwszy raz się spotkaliśmy. Ja chciałbym złożyć do akt dokumentację fotograficzną. To jest ze strony internetowej Gazety Olsztyńskiej. Ze strony internetowej Gazety Olsztyńskiej. Dobrze. Proszę bardzo, pani Kalinowski, czy coś jeszcze chciałby pan dodać? Stowarzyszenie i aktywiści skupieni w inicjatywie Porozumienie Rawskie. Stowarzyszenie i aktywiści skupieni w inicjatywie Porozumienie Rawskie. Uczestniczą w pracach w Sejmie dotyczących praw rodziny, praw dziecka, do obojga rodziców. Praw dziecka. Praw ojca. Organizowaliśmy często obchody 23 czerwca, dnia
Dnia Ojca w Polsce. 23 czerwca, Dnia Ojca. Pracę w Sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Członkowie uczestniczyli uczestniczyliśmy w pracach nad Sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nad ustawą Komisji do spraw Rodziny i Polityki Społecznej. Ustawą o przemocy w rodzinie. Uczestniczyliśmy również w pracach nad nowelizacją kodeksu opiekuńczego w Komisji Przyjazne Państwo. Nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jesteśmy współautorami zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jesteśmy współautorami zmian w kodeksie. W pracach senackiej Komisji Rodziny zawsze na rzecz dziecka, na rzecz rodziny, na rzecz niezbywalności władzy rodzicielskiej. Dziecka, rodziny, niezbywalności władzy rodzicielskiej. A tam w Ostródzie spotkaliśmy się z takim zmasowaną prezencją policji i wojska. I to było dla nas wielkim zaskoczeniem i rzeczą niezrozumiałą, bo środki, jakie zauważyliśmy, zgromadzone sił porządkowych, były niewspółmierne do ewentualnych zagrożeń. Zagrożeń, do liczby zgromadzonych. Bo to byli tylko przedstawiciele, bo przeważnie akcje były nieadekwatne do. Bo to przyjeżdżały tylko przedstawiciele, a wszelka inicjatywa jest monitorowana przez stowarzyszenia ogólnopolskie i nie wszyscy przyjeżdżają, tylko przyjeżdżają delegacje różnych organizacji czy inicjatyw społecznych. Zawsze na zgromadzenia przyjeżdżają tylko delegacje, a działania są monitorowane inicjatyw. przez liczne środowiska prorodzinne. Poszczególnych inicjatyw społecznych, a zgromadzenia są monitorowane przez, jeszcze raz, Pani Przez Kaczyński? Liczne środowiska prorodzinne. Przez liczne środowiska prorodzinne. Dobrze. Czy coś jeszcze Pan Kalinowski chciałby Pan dodać, wyjaśnić swoje? Może Pan będzie po... Dobrze, proszę bardzo, niech Pan usiądzie. Na każdym etapie tutaj oświadczenia można składać. Teraz nastąpi rozpoczęcie przesłuchania świadków. Mogą Panowie zadawać pytania świadkom, odnosić się do ich zeznań na końcu oczywiście. Na początku będziemy Panów słuchać. Dzisiaj tylko mamy do przesłuchania właściwie Panów policjantów, którzy byli na miejscu zdarzenia na temat samego przebiegu manifestacji. Natomiast tutaj sąd miał jeszcze w planie przesłuchać m.in. Pana Olgierda Dąbrowskiego, który podpisał pismo, o którym Pan Słomacki wspomina. Dzisiaj mówił. Tak, ponieważ sąd tutaj też miał wątpliwości co do treści tego pisma. Starał się świadka tutaj przesłuchać dzisiaj. Natomiast nadesłał usprawiedliwienie, które sąd uwzględnił, że ma tutaj Pan obecnie Olgierd Dąbrowski, burmistrzem miasta Ostródy, że ma szereg obowiązków, no ale będziemy starali się na kolejnych terminach, ponieważ czy na terminie może nie będzie aż tyle potrzeb tych terminów. Natomiast mamy tu jeszcze do przesłuchania dzisiaj świadków, którzy są na kolejnym terminie. Jeszcze będzie Pan Poze, który jest zawnioskowany we wniosku o ukaranie, Pan Skwarski, no i Pan Dąbrowski, no i oczywiście dzisiaj jeszcze sąd podejmie decyzję co do świadka, którego... Proszę Wysokiego Sądu. Najpierw przesłucham policjantów, tak jak tutaj usłyszeliśmy przed momentem, że w tej chwili zostaną słuchani świadkowie, tak. Policjanci Komendy Miejskiej w Ostródzie. Tak. Chciałbym złożyć też taki wniosek w ślad za wnioskiem sędziów Sądu Rejonowego w Ostródzie, tak. O wyłączenie się jako ludzie, którzy ci policjanci,